Witajcie, tu Xil Moon, a to kolejny odcinek herbatkowego vloga. Dziś poruszymy temat Sylwestra, bo będę ten Sylwester sama i jesteście jedynymi osobami, z którymi mogę spędzić czas. Wiecie dlaczego? Bo jestem introvertykiem i nie to, że nikogo nie zaprosiłam. Bo zaprosiłam jedną osobę i spytałam, hej, masz jakieś plany? Powiedziała, nie wiem. Hej, może do mnie przyjdziesz? Nie wiem. No i na tym się skończyło. Druga osoba. Przyjdziesz? Tak, w porządku. Po czym jakiś czas później dzwoni i okazuje się, że wcześniej umówiła się z inną osobą i o tym w ogóle zapomniała. Więc ups. A, no i trzecia osoba, która nie może przyjechać, bo mieszka za daleko, a to po prostu nie może. Ha, i czwarta osoba, którą zaprosiłam, raczej będąc nastawiona, że nie będzie mogła przyjść. No i ta osoba nie mogła przyjść, więc jakby... Więc spędzam Sylwestra sama. Chyba, że zaliczając jeden, moich rodziców w pokoju, którzy potem i tak pójdą do kina beze mnie, bo on nie chce. Lub drugą opcję, że cały czas krążą tu jakieś duchy, czy moje potwory z szafy, ale... To nie są goście, oni zawsze tam są, okej? Okay? To się nie zalicza. Ale jak możecie pomyśleć, że przecież mogę pójść na imprezę? Nie! A wiecie dlaczego? Bo jestem introvertykiem, nie lubię imprez, nie lubię ludzi, więc chyba zostaje mi naprawdę jedyne co upicie się Coca-Colą. I tak powiedziałam Coca-Colą, to jest też ciekawy aspekt, o którym muszę wam kiedyś powiedzieć, to jest po prostu hit, że ja potrafię się upić kolą, to jest takie jak sytuacje były, to kiedyś na pewno zrobię o tym filmik, więc no. Więc Sylwestra raczej spędzę samotnie. Upijając się kolą. Ech, trochę przykre, wiecie? Ale tak to jest, jak 3/4 twoich znajomych ci odmówiło. Tak, też te osoby to jest praktycznie 3/4 moich znajomych, bo mam mało znajomych. Jestem introvertykiem. Cóż, no ten Sylwester akurat będzie mało ciekawy w moim aspekcie i no, skończę tak jak mówiłam. Ale mam nadzieję, że chociaż wasz Sylwester będzie lepszy, choć wiem, że jest dość duże wyrobisko ludzi, którzy nie lubią Sylwestra. Dla mnie każde święto to spoko święto, a wiecie dlaczego? Bo mam wymówkę, żeby się z kimś spotkać. No niestety w tym roku nie wyszło. W tamtym roku spotykałam się z jedną moją koleżanką, ale teraz już tu nie mieszka. I taka trochę dupa. Wesołego nowego roku, kochani. Mam też nadzieję, że spędzicie Sylwestra trochę, chociaż trochę lepiej ode mnie. I do usłyszenia, moje gwiazdeczki.